Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem o tematyce związanej z podkładami i z produktami, które będą powodowały, że nasze oblicze, nasza twarz będzie wyglądać po prostu korzystnie. I w związku z tym, że możecie zauważyć, że ja bardzo dużo robię różnych testów na żywo, jeżeli chodzi o podkłady na moim kanale, no to pomyślałam sobie, że w związku z tym, że wiele z Was pyta, jaki podkład polecasz do takiej skóry, jak i do takiej, powiem Wam, że bardzo ciężko jest mi tak po prostu powiedzieć komuś, kogo nie widziałam na oczy, na żywo, jaki podkład będzie dla Ciebie najlepszy, ponieważ po prostu nie znam potrzeb tej skóry i nie podjęłam się takiej odpowiedzialności, żeby komuś polecić tak o, no po prostu jakiś podkład. Natomiast na pewno mogę zwrócić uwagę na to, czym powinnyście się kierować przy wyborze podkładów i mogę na pewno Wam również powiedzieć o tym, jakie podkłady ja używam, jaką ja mam skórę, to już troszeczkę wiecie, i jakie ja mam sposoby na to, żeby po prostu makijaż twarzy, nawet taki codzienny, był makijażem w miarę trwałym. Dla mnie trwały makijaż to jest makijaż, który jest w stanie przeżyć 8 godzin w pracy, ale mówię tutaj o takim względnej trwałości makijażu, tych 8 godzin, gdzie nie musimy się martwić, gdzie nie musimy nic przypudrowywać, gdzie się nie musimy martwić o to, że gdzieś tutaj mam jakieś cienie powyłażą, albo jakieś pryszcze i tym podobne. I ja właśnie w tym filmiku chciałabym Wam przedstawić takie swoje sposoby na to. I po prostu mam nadzieję, że okaże się dla Was przydatne, więc jeżeli jesteście ciekawe, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Taką podstawą absolutną, której ja używam, i używam go albo zamiast kremu, albo najpierw krem, ale długo czekam, aż się wchłonie i dopiero później to, jest to baza z Rimmel Lasting Finish Primer. To już jest moje drugie opakowanie, ponieważ ja bardzo się polubiłam z tą bazą i powiem Wam, że jest to moim zdaniem tani i dobry produkt i myślę, że się sprawdzi do wszystkich cer. Niesie on niesamowite nawilżenie, ale dla tych z Was, które mają tłustą cerę, na pewno jej nie przetłuści ani nie spowoduje tego, że w jakiś sposób się będzie wydzielało właśnie nadmierne sebum. Więc to jest produkt moim zdaniem, na który powinna zwrócić uwagę każda z Was, która właśnie poszukuje produktów trwałych, takich, które pomogą Wam utrzymać w trwałości 8-godzinnej makijaż. I umówmy się, że będziemy tutaj w tym filmiku mówić właśnie o makijażu takim do 8 godzin. Biorę tą bazę i tak jak krem, nakładam sobie w określone obszary twarzy. Baza dla osób, które mają suchą skórę, niesie niesamowitą ulgę, ponieważ ona w taki fajny sposób nawilża tą skórę. Ona nie jest w żaden sposób silikonowa, więc ona też Was nie zapcha, jeżeli chodzi o pory. Tutaj nie patrzcie teraz absolutnie znowu na to, że mi się tutaj coś pojawiło, no bo to raz w miesiącu ma prawo się pojawić. Więc to nie jest akurat nic, co świadczy o jakichś problemach skórnych, bo tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku, który gdzie Wam tutaj wrzucę, ja się pozbyłam problemu z moją skórą, więc teraz jestem zadowolona. Powiem Wam, że te z Was, które naprawdę nie lubią podkładów, nie lubią nic na twarzy, bo mam też parę takich koleżanek w pracy, to myślę, że taka baza, ona na tyle fajnie nawilża tą skórę i moim zdaniem troszeczkę ona nie ma koloru, więc ciężko mówić o wyrównaniu kolorytu, ale po prostu daje takie fajne też rozświetlenie. I te z Was, które po prostu mają bardzo ładną cerę, które nie lubią podkładów, to myślę, że spokojnie mogą nawet nałożyć sobie taką bazę i na tym poprzestać. Kolejnym krokiem, który ja wykonuję, jest to nałożenie albo kremu CC, albo kremu BB, albo zwykłego podkładu. Jak wiecie, moim absolutnym ulubieńcem jest podkład z L'Oreal Infallible, jest to seria Stay Fresh. I ja mam ten podkład w kolorze 150, jest to Radiant Beige. Ja się bardzo lubię z tym podkładem, jak wiecie, no ja też nie mam takiej najjaśniejszej skóry, więc ten podkład oczywiście no jest raczej taki ciemniejszy. Ale fajne w tych podkładach jest to, że L'Oreal dysponuje szeroką gamą tych kolorów i fajne jest to, że zarówno dla tych z Was, które mają chłodny odcień cery z różowymi domieszkami pigmentów, to możecie sobie też znaleźć taki kolor, nawet w miarę taki, no powiedziałabym, bardzo jasny, czyli kolor 125. A te z Was, które są takiej typowej słowiańskiej urody i poszukują produktów z żółtym pigmentem, to właśnie
już od koloru, od poziomu 140 zaczynają się właśnie takie ciepłe żółte tony i właśnie ja też taki posiadam. I moim zdaniem trwałość na co dzień podkładu zapewnia to, że kiedy nakładamy go gąbeczką. I tutaj pokażę Wam zaraz moją zdezelowaną gąbkę Beauty Blender, ale możecie sobie nakładać jakąkolwiek gąbką. Ja mówiłam w filmiku o Beauty Blenderze, że tak naprawdę dla mnie to jest dokładnie ten sam efekt, który osiągamy zwykłymi gąbkami z Rossmana, więc tutaj absolutnie nie porywałabym się tak daleko, żeby Wam akurat kazać to robić konkretnie Beauty Blenderem, chociaż ja to robię, po prostu go mam. Ale jak mi się on zdezeluje, to ja już mam zamiennik na to i o tym też Wam powiem w którymś z filmików, więc wyczekujcie. W każdym razie może to być jakakolwiek gąbka i możecie to zrobić tak. Jedna pompeczka sobie wyciskacie na dłoń i możecie sobie ten podkład nałożyć palcem. Ja Wam powiem, że ja kiedyś nakładam w ogóle makijaż tylko palcami, a teraz sobie tego w ogóle nie mam wyobrazić, żeby tak robić. Jak widzicie, on tutaj, jak dam go na żuchwę i rozsmaruję trochę na szyję, to jak widzicie, on ten kolor jest po prostu dla mnie idealny. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy w życiu nie znalazłam aż tak idealnego produktu, jeżeli chodzi o podkład, jak właśnie te podkłady z L'Oreala. One mi się świetnie sprawdzają, chociaż też znam osoby, którym polecałam ten podkład i na przykład którym się on nie sprawdził po prostu. Wiadomo, co cera, to inne potrzeby i inaczej jakoś się to sprawdza. W każdym razie, wracając do podkładu, to ja jestem z niego bardzo zadowolona. Ten podkład jest podkładem wodoodpornym i moim zdaniem właśnie on się idealnie sprawdza dla osób, które również mają taką cerę przetłuszczającą się ze względu na to, że właśnie jest wodoodporny, więc w momencie, kiedy ta skóra zaczyna wytwarzać jakieś, powiedzmy, sebum i się zaczyna przytłuszczać, to właśnie przez to, że on jest wodoodporny, to nie reaguje od razu na to, na tą, że tak powiem, mokrość, która się z tej skóry wydostaje. I to jest jedna pompka i moim zdaniem taka jedna pompka spokojnie starczy każdej z nas z taką cerą mniej problematyczną, która nie wymaga jakiegoś mega przykrywania różnych niedoskonałości. Myślę, że taka jedna pompka wystarczy. Myślę, że wyrównuje ona koloryt, dopasowuje twarz do skóry ciała, bo jak widzicie, moja twarz naturalnie bez podkładu była nieco bledsza po prostu niż reszta ciała. I ja na takim etapie zakańczam nakładanie podkładu, powolutnie właśnie wklepuję i następnie przechodzę do nałożenia korektora pod oczy. Ja akurat dzisiaj przy Was sobie nałożę korektor z Maybelline i jest to korektor Instant Anti-Age Effect i on ma tutaj taką gąbkę i ja sobie właśnie odrobinę nałożę tutaj pod oczy tą gąbeczką. Ale mi się bardzo fajnie właśnie nakłada, bo to jest taki, uważam, fajny sposób na co dzień, jak właśnie chcecie sobie nałożyć szybko korektor, nie bawić się z tym, ja też na powieki to daję, to właśnie ja uważam, że taka formuła z taką właśnie pompeczką to jest fajna sprawa, bo sobie możemy rozświetlić wszystkie właśnie okolice na twarzy, które chcemy rozświetlić i możemy to zrobić bardzo szybko, więc spoko. I też Beauty Blenderem, tylko tą odwrotną, tą dzióbeczkową częścią rozprowadzam sobie również na powiekach. I tutaj wyrównuję sobie te krawędzie drugą częścią Beauty Blendera, żeby dopasować sobie tutaj łączenie tego korektora właśnie z tą częścią, na której znajduje się podkład, żeby nie było takiego widocznego odcięcia. No i w taki sam sposób sobie na resztę twarzy, na którą nakładałam korektor, a na czole właśnie odrobinę tak bardziej rozsmarowuję niż wklepuję, bo mi się tutaj lubi zbierać podkład i to też na to musicie zwrócić uwagę, że jeżeli Wam się produkty lubią zbierać, to lepiej je bardziej rozsmarować, mieć ich tylko odrobinę, niż właśnie wklepać, bo nie mieć tutaj takie, wiecie, niefajne, ciężkie obszary. Thank you.
takie jeszcze wskazówki, jak już jesteśmy przy korektorze, to dziewczyny, pamiętajcie o tym, że kolor korektora musi być dobrany do tego, jaki macie kolor zasinień po prostu pod oczami. Dlatego, że ja akurat, jak możecie zauważyć, wszystkie moje produkty właśnie korektorowe, które ja używam, jak i również kamuflaż, który tutaj mam właśnie w tej paletce, one wszystkie mają żółte tony. Ale dlatego, że ja po prostu mam takie bardziej fioletowawe te miejsca pod oczami, dlatego ja bardziej muszę używać takich brzoskwiniowych tonów. Natomiast wy pamiętajcie o tym, że musicie dostosować kolor korektora do rodzaju waszych właśnie zasinień pod oczami. Tutaj akurat ten krok możecie pominąć, ale ja zawsze tutaj w wewnętrznych kącikach na dole, gdzie mam właśnie cienie pod oczami, to zawsze daję jeszcze odrobinę takiego lekkiego kamuflaża, który akurat mi nie wysusza skóry, ani w żaden sposób negatywnie nie wpływa na funkcjonowanie tutaj tego obszaru skóry pod oczami. Ale daję tutaj wewnętrzny kącik właśnie kamuflaż, ze względu na to, że po prostu ja tutaj mam taki dość mocny ten dołek i po prostu to moim zdaniem wygląda nieestetycznie, bo to się wyróżnia, więc ja sobie tutaj tylko i wyłącznie w ten wewnętrzny kącik daję właśnie ten kamuflaż. Nie daję go tutaj pod cały obszar, bo to już by wyglądało ciężko. Daję go tylko i wyłącznie tutaj i albo palcem, albo również beauty blenderem delikatnie można sobie go rozpracować, żeby on się tutaj też fajnie połączył. I patrzcie zawsze do góry, jak nakładacie coś pod oczy, żeby wam po prostu tutaj ta skóra się nie marszczyła, żebyście później nie miały nie miały takiego efektu, że tutaj będzie wam się zbierał korektor właśnie w tych załamaniach. Kolejnym krokiem, który moim zdaniem gwarantuje trwałość właśnie makijażu na co dzień, jest to, aby odpowiednio zagruntować to, co nałożymy sobie na twarz. Ja mam cerę suchą, więc moja cera się tylko i wyłącznie przetłuszcza właśnie w strefie T, więc teoretycznie mogłabym w sumie jej tutaj nigdzie nie pudrować, bo tutaj ona mi się nie przetłuszcza, ale po prostu ja nie chcę, żeby się produkty mi przemieszczały, więc ja zawsze utrwalam makijaż, czy to jest lato, czy zima, czy jesień, czy wiosna, nieważne. I akurat teraz do tego celu używam pudru sypkiego z Kobo i jest to kolor Translucent. Patrzę sobie, czy tutaj mi się wszystko nie roluje na powiekach. Biorę również Beauty Blender i tą odwrotną częścią. Nie przejmujcie się, że macie ją po korektorze, bo to nie ma znaczenia. On jest dalej wilgotny i tak jak mamy ten puder transparentny, tak ja nabieram na Beauty Blender, żeby wyglądał to w ten sposób. I nakładam w obszar pod oczami. To daje bardzo taki sposób zrobienia tego daje bardzo naturalne utrwalenie właśnie pod oczami. Nie obciąża tutaj tych okolic. I biorę sobie ten zelek z Real Techniques Setting Brush, który właśnie służy do utrwalania tutaj tych okolic pod oczami i sobie delikatnie tutaj omiatam tak, aby właśnie wyrównać sobie tutaj to wszystko, bo jak widzicie ten puder umiejscowiony właśnie tym beauty blenderem, on tutaj jest taki pandowaty, a tutaj wiadomo, nie chcemy mieć takiej pandy na oczach, więc delikatnie tak, żeby sobie nie ściągnąć też tego produktu, ale sobie tak omiatamy, żeby po prostu kolorytem dostosować sobie tutaj te granice tego pudru do reszty twarzy. I tak samo tutaj w miejscu, gdzie są te bruzdy nosowe, wargowo-nosowe, nigdy nie wiem jak to nazwać, w okolicach nosa, to również tym samym pędzelkiem zawsze sobie tutaj nakładam odrobinę więcej tego pudru sypkiego i po prostu w tych okolicach, gdzie wiem, że mi się zazwyczaj najszybciej zbiera jakiś produkt, czy to jest podkład, czy właśnie krem CC. Tutaj na cały ten obszar porządnie aplikuję sobie właśnie ten puder. Na chwileczkę go zostawiam i za chwileczkę biorę sobie normalny pędzel do pudru. I omiatam te okolice tak, żeby wyrównać sobie koloryt
żeby nie mieć żadnych białych elementów, wiecie o co chodzi. Ja sobie tutaj w miejscu, gdzie normalnie się daje róż, to ja sobie tutaj właśnie daję odrobinę takiego bardziej opalonego looku, bo ja nie lubię różu, więc w ten sposób. I troszeczkę też na czoło, żeby ta skóra była taka, jak ja to mówię, muśnięta słońcem. No i ostatnią czynnością, jeżeli chodzi o sam makijaż twarzy, to jest nałożenie przeze mnie rozświetlacza. I tutaj ja akurat używam Mary Luminizer. Mi się bardzo podoba ten efekt, ale możecie też użyć jakiegokolwiek innego rozświetlacza. To nie jest akurat powiedziane, że to musi być ten, żeby dał Wam trwały makijaż. Ja sobie go nakładam na taki pędzelek z Maestro, który sobie akurat przystosowałam do używania rozświetlacza. I sobie na szczyty kości policzkowych, tutaj jeszcze troszeczkę w takim półkolu, nakładam rozświetlacz. Również na nos odrobinę. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam makijaż twarzy, tutaj abstrahując już od oczu i od brwi, to są wszystkie czynności, które ja wykonuję codziennie rano. Ja je wykonuję oczywiście szybciej niż to teraz zrobiłam, bo teraz Wam też tłumaczyłam to i tak dalej. Nie wiem, jak Wam się taki look podoba, ale mi się na co dzień on podoba. Być może dla niektórych z Was jest za mocny, bo wiem, że nie każdy z Was lubi podkłady, kontury, bronzery, rozświetlacze i tak dalej. Chodzi tutaj o to, żeby znaleźć coś, w czym się czujemy najlepiej, ale co będzie trwałe. I właśnie te wszystkie czynności, które ja wykonałam teraz po kolei, na sam koniec od jakiegoś czasu spryskuję mgiełką taką fiksującą z Inglota. Ja akurat kupiłam ją w takiej mniejszej wersji 50 ml, bo ona w dużej wersji ma 125 ml. I ja po prostu po zakończeniu całego makijażu, tak jak teraz to mam, nawet jeżeli za chwilę będę nakładała też jeszcze makijaż oka, ale po prostu spryskuję całą twarz. Ja tą czynność wykonam po tym, jak skończę cały makijaż i wrócę do Was, ale tylko wstępnie Wam mówię właśnie, że to jest ostatni krok, który ja wykonuję i którego działanie myślę, że zobaczycie, jak za chwileczkę do Was wrócę po tym, kiedy skończę sobie po prostu cały makijaż twarzy. No i tak wygląda mój taki skończony makijaż, taki dzienny look. Ostatnio bardzo lubię na ustach właśnie tą pomadkę z Golden Rose w kolorze 26, jest to pomadka matowa. Moim zdaniem ona bardzo fajnie właśnie pasuje do mojego ciepłego tonu, do mojego ciepłego typu cery, więc fajnie. I na koniec właśnie ostatnio spryskuję sobie cały taki makijaż, uwaga, uwaga, mgiełką z Inglota. Teraz patrzcie. Będziecie mogli widzieć, jak ten makijaż staje się taki scalony, znika wykończenie pudrowe, jeszcze jest troszeczkę wilgotny i moim zdaniem bardzo fajnie daje takiego promiennego wyglądu właśnie skórze i daje jej takie, moim zdaniem, naturalne wykończenie, o ile tak można powiedzieć, w momencie, kiedy mamy wykonany cały makijaż twarzy. I to są właśnie moje sposoby do tego, aby osiągnąć trwały makijaż twarzy, który będzie wyglądał fajnie, a który nie będzie wyglądał jak tapeta, który nie będzie przesadzony i który w żaden sposób nie będzie taki, wiecie, ciężki i przytłaczający dla tej naszej skóry. Jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu i sposoby, które Wam pokazałam, okazały się dla Was przydatne, moje wskazówki, to serdecznie Wam bym była wdzięczna, gdybyście po prostu dali kciuka do góry, bo wtedy bym wiedziała, że taki filmik właśnie okazał się pomocny i przydatny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was do tego zapraszam, ponieważ właśnie dzięki temu będziecie mogły być na bieżąco, jeżeli spodobał Wam się ten filmik. No i w sumie to by było chyba na tyle już na dziś. Zazwyczaj mam właśnie problem, żeby się z Wami pożegnać, bo nigdy nie chcę, żeby to było taka pańszczyzna, wiecie o co chodzi, żeby się z Wami pożegnać. Ale myślę, że to tak schematycznie zrobię i po prostu dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!